Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Komisja Zieleni spotkała się 6 listopada do 17 w Kępstwadzie. To proszę o przyjęcie uchwały z miasta Oświęcim bez uwag. Komisja Gminy zajmuje się opatrzeniem spraw gminnych. Między innymi 2.18 szkoła nr 6 nr 22 dotyczą upozorzenia ogródków przedszkolnych. Komisja Radnia Grodzi Pozytywnej. Zadania są mieszczone na liczbach 13 roku. Odpowiedź zaczęła do dzielnicy, stanowisko determinowane. Następnie pismo mieszkańców z ulicy Heldmana i Becha dotyczy zewnętrznie ścian projektowania. Ale szanowni państwo, ja nie bardzo proszę o spokój. Głos ma pan przewodniczący Dajmu. Pismo mieszkańców ulicy Heldmana i Becha dotyczy interwencji w sprawie porządkowania pielęgnacji zieleni na terenie byłego obozu Majsowskiego w Płaszczu. Na trzeci postępie 40C mam. W tej sprawie zostało przeczytane pismo i drugie zostało wysłane do zgrzytu. Także bym cieszył się. Tam mówił, że na wszystkich pozycjach drzewa krzewy były wcześniejsze po prostu spisywane, które były do wycinki, do przecięcia, no i nie został pozbawiony do tej pory, no i tutaj względy, że pismo odwrotne. Zdają się te środki. No, dlatego myślę, że może coś tam ruszy w tej materii. Ostatnie pismo z Wydziału Skargu Miasta dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na Wrótnik Biały pod Krzyży Park Luharski. To oczywiście doskonale jest pismo, komisja przyjęła się do wiadomości. Tutaj otrzymaliśmy w tej samej sprawie od pana radnego Jarosława Piaglanskiego, składam materiały komisji dotyczące Parku Luharskiego w sprawie opracowania planu zagospodarowania terenu nieruchomości. Komisja Republikacji Materiałami jednogłośnie popiera wszelkie działania związane z parkiem. Na Cina Gminowej na 2013 roku zostało zmieszczone zdanie do stronie Parku Luharskiego, czyli Mota Luharskiego do Żydów, to jest pierwszy etap. Też chciałbym też, żeby mogły zacząć. I tu oczywiście również komisja podobała się z dokumentami akceptuje propozycję zagospodarowania obiektu znajdujących się na terenie parku zgłoszone na spotkaniu w dniu 4 października 2011 roku. To było wtedy te propozycje. Dom kultury w tym obiekcie, siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Pracy, do nowych funkcji siedziba Rady Dzielnej Nastry i Izba Historii Środowiska. To wróci od tyle, że oczywiście komisja ze swojej strony zapewnia, że w przyszłości będą przekazywane te zasoby na pozorze partii. Bo oczywiście musimy się zacząć, a na przykład potrzeb musi być wyjątkowy z powrotu dalej, czyli po prostu z komisji tej dziedziny się przeprowadzić. Komisja Kościoła podejmuje się nas. Dziękuję. Czy macie państwo pytania? To znaczy ja nie mam tyle pytań, co tutaj mówiłem panu przewodniczącemu, chciałem powiedzieć na forum jedną sprawę, mianowicie pod koniec sierpnia byłem na delegacji z Rady Dzielnicy do odbioru trawników. Między innymi był to trawnik położony naprzeciwko przedszkola 22 na Przykopy i część tego trawnika nie była uporządkowana. Tam była dość niewyraźnie zaznaczona granica między terenami, które zostały odwłaszczone i są własnością gminy, a prywatną tam posesją. I proszę państwa, udało się po licznych interwencjach doprowadzić do tego, iż właściciel odgrodził się takim dość ładnym parkanem. Natomiast teren, który wcześniej, no nazwijmy to, naruszył w postaci no, wyrzuconego piasku, jakiegoś tam plastiku i tak dalej, uporządkował. Także naprawdę to wygląda, nazwijmy to, kulturalnie. Także jeżeli państwo będziecie, zwłaszcza ze strony Woli, iść Przykopy w stronę tej dwujezdnej Fischnera, to proszę zwrócić uwagę. Natomiast druga rzecz, w zeszłym tygodniu byłem tutaj w siedzibie Rady Dzielnicy, ponieważ nie wiem, czy państwo wiecie, na pewno wiecie, że kompetencje jakby uporządkowania czy likwidacji dzikich wysypisk, wyrzucanych worków i tak dalej z terenów gminnych przejęła ze strony ZIKIT-u razem z personelem, które tam cztery panie przeszły, MPO.
No i proszę Państwa, zadzwoniłem do MPO, ponieważ w dwóch miejscach pojawiły się nowe worki. Jeden to był tutaj przy kościele na Woli Duchackiej, Zmartwychwstańców. No to była olbrzyma hałda. Druga, no to właśnie tradycyjnie przy tabliczce proszę nie wyrzucać Zigit przy Estońskiej po lewej stronie. I najpierw dzwoniłem do tych pań, nikogo tam oczywiście nie było, potem do kierownictwa również nie było, do zarządu zadzwoniłem i tam podano komórkę do pani kierownik. Proszę Państwa, pani kierownik najpierw pytała się, kto to robi, kto wyrzuca, czy jestem w stanie uświadamiać mieszkańców, czy jestem w stanie to monitorować i takie inne idiotyczne pytania mi zadawała. Po czym, co jestem miło zaskoczony, po trzech dniach jednak zostało to uporządkowane. Także proszę Państwa, jeżeli na swoich terenach widzicie, że na gminnych działce rośnie wysypisko śmieci, to MPO, wszystkie namiary są w kajecie, tutaj, który prowadzi pani Karolina, i do kierownictwa, i do tych pań, które przyszły z Likitu, i proszę, że tak powiem, uruchamiać ten kontakt jak najbardziej. Także dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania związane z działalnością Komisji Zieleni? Nie widzę. Rozumiem, że na tym pan przewodniczący nie czyta. Pan jest odniesiony do tych kwestii poruszanych? Ja myślę, że oczywiście no, po października działkę miasta chciałem z Wągu i innych po prostu z tym znakiem przyjąłem MPO przyjmą. No, natomiast no, pewnie jeśli nie byli środku, no to też nie musimy zmienić, więc nie ma teraz. Myślę, że by było dobrze.